Wraz z nami Marcin Urynowicz. Jesteśmy zaraz po zakończonym test meczu ze Stalą Stalowa Wola. Wygrywamy ze świeżo upieczonym Beniaminkiem drugiej ligi 5-4. Powiedz, jak z perspektywy boiska oceniasz przydatność tego sparingu? Na pewno pogoda tutaj też dawała nam się we znaki. Ale dobrze, bo w takiej pogodzie też trzeba, jak to się mówi, wybiegać ten mecz. Myślę, że skonstruowaliśmy parę ciekawych akcji, lecz za łatwo straciliśmy 3 bramki, gdzie przeciwnik tak naprawdę grał długą piłkę. Oni to zbierali, no i z tego padły 3 bramki w finale. To jest ostatni sparing przed startem ligi, Fortuna pierwszej ligi. Jak w Twoim odczuciu wygląda nowo budowana drużyna? Bo wiemy, że te mechanizmy cały czas jeszcze są na etapie dopracowywania. Dokładnie, docieramy się z każdym treningiem. Myślę, że będzie to wyglądało coraz lepiej. Liga tuż, mamy tydzień jeszcze dobrej roboty i startujemy. Dzisiejsze spotkanie było bardzo ważne dla Ciebie, bo Ty po 2 spotkaniach sparingowych, w których nie wystąpiłeś, teraz miałeś okazję zaprezentować swoje umiejętności. Mieliśmy tego nie robić, ale fizjo zrobili dobrą robotę. Dokładnie, fizjo tutaj stanęli na wysokości zadania. Cieszę się, że nic mnie nie bolało w tym sparingu. 60 minut dobrze wykonanej roboty i teraz już kurs pruszków. Kolejny tydzień to na pewno jeszcze wytężona praca. Powiedz, czy spodziewasz się jakichś potężnych obciążeń, czy raczej to już będzie tylko i wyłącznie taka kosmetyka formy? Myślę, że obciążenia będą podobne co w tym tygodniu. Tak się przygotowywaliśmy do tego spotkania, więc na pewno gdzieś tam siłownia będzie dosyć mocna. A później już im bliżej meczu będziemy schodzić z obciążeń. Mówisz o kursie znicz pruszków. No właśnie, jakiego spotkania możemy tam się spodziewać? Bo już wielu twierdzi, że mamy niemalże zapisane 3 ligowe punkty, ale to jest, myślę, bardzo, bardzo niebezpieczne podejście. Dokładnie, no nie ma co tak myśleć, trzeba jechać skoncentrowanym. Jeżeli będziemy skoncentrowani, będziemy grali swoje, to na pewno będzie łatwiej o 3 punkty. A tak jak wiemy, ta pierwsza liga no to też nie jest taka łatwa i tu może wygrać z każdym. Z Twojej perspektywy, czy to dobrze, że rozpoczynamy od 2 spotkań wyjazdowych i dopiero 3 mamy w Rzeszowie? To zależy jak to woli, a mi to nie robi różnicy, także obojętnie. Marcin Urynowicz, dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo.